Lubinianie wygrali pierwsze dwa mecze, kolejno 3-1 i 3-0. Rywale pozostawili jednak po sobie dobre wrażenie. Biorąc pod uwagę klasę przeciwnika, uważam, że zagraliśmy bardzo przyzwoity mecz. Przegraliśmy niuansami siatkarskimi, gdzie przed nas dzisiejszy rywal jest zespołem dojrzalszym, no, lepszym, jak samo miejsce w tabeli pokazuje. I tymi drobnymi niuansami on ten mecz rozstrzygnął. Siatkarze Cuprum Mundo Lubin optymalną formę przygotowali właśnie na decydującą część sezonu. Miedziowi pomimo dwóch zwycięstw doceniają siłę rywali. Na pewno był to ciężki mecz, bo Września ma wielu doświadczonych zawodników. No na pewno cieszy wygrana, bo jest to pierwszy mecz play-off i na pewno troszkę nerwówki, troszkę presji na nas ciąży, ale myślę, że poradziliśmy sobie, wygraliśmy 3-1, z tego się trzeba cieszyć. Trzeci mecz ćwierćfinału fazy play-off odbędzie się w najbliższą sobotę.